Dobry Państwu, przyjechaliśmy do Państwa na specjalne życzenie Gminnego Ośrodka Kultury. Zespół Trzy Korony w składzie następującym. Kierownik zespołu Jurek Aniszewski, na bębnach gra Paweł Skowroński, Jacek Pluskota, organy, klawisze i człowiek orkiestra, wszystko w sumie. Menadżer zespołu Janusz Mielczarek. No, pokrótce może powiemy o powstaniu, o reaktywacji zespołu, to może Jurek w tym jest mocniejszy, chociaż mogę zapoczątkować, że stało się to w 2005 roku. Po prostu zaistniała taka potrzeba, żeby reaktywować zespół Trzy Korony, ale nie wiadomo było, jak to zrobić, więc zwolniliśmy się z Bernardem Dornowskim, ze Stajkowskim z byłych Trzech Koron, Jurek Aniszewski, paru jeszcze innych ludzi, no i Jurek teraz powie chwilę dalej. No i w trakcie tego spotkania w gmachu telewizji gdańskiej została spisana umowa o reaktywacji zespołu Trzy Korony. Umowę tą podpisała również żona Krzysztofa Klęczona, Alicja. No i tak od tej pory działamy. Zespół pochodzi z Torunia. Koncerty w kraju i za granicą, a od czasu swojej reaktywacji, a więc od około 7 lat, wydał już, moi drodzy, 5 płyt, 3 korony przed nami. Wielkie brawa! Cieszymy się, że możemy z Państwem razem świętować. Życzymy Państwu przyjemnej i miłej zabawy. A rozpoczynamy piosenką Kwiaty we włosach. Kwiaty we włosach, potargał wiatr, wyrzuć pamięci ostatni ślad. Jak zapewne wielu z Państwa orientuje się, że zespół Czerwone Gitary, w którym grał Krzysztof Klęczon, powstał na bazie zespołu Pięciolinie. To były czasy, kiedy jeszcze Seweryn Krajewski nie grał z nimi, grał Henryk Zomerski. I proszę Państwa, w tym okresie powstała piosenka napisana do tekstu mojego serdecznego przyjaciela Jerzego Koseli. Mówisz, że kochasz mnie tak jak nikt. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt. Słowa te
się przedstawić zespół. Na gitarze basowej gra ósma oficjalna żona króla Henryka IV, Adam Mieczarek. Proszę Państwa, na klawiszach gra człowiek, który ma najbardziej przerąbany z wszystkich, no bo gdzie się nie obejrzy, dookoła niego klawisze się znajdują. Jacek Pluskota. Na perkusji gra, proszę Państwa, weteran bitwy spod Waterloo, dwa razy ranny, trzy razy wieczorny, Paweł Skowrański. I proszę Państwa, 368 strona leksykonu naukowego. Kierownik zespołu, aranżer, kompozytor, Jurek Anieszewski. Tylko proszę, tej kartki nie wyrywać, nie wyrywać. Kiedy rzeki pokrywa drugi wojny, ziemię wciąż i gdy jesienią czerwienieje i a ja lubię tylko lato wśród słonecznych plaż. Lubię pływać, dla mnie lato najpiękniejsze jest. Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców powiatu tomaszowskiego i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.z3korony.net.pl. Pierwsza od miesiąca.
chcę, chociaż wolny wieczór mam, jednak pójdę spać, jednak pójdę spać. Dziękuję bardzo. Czas wspomnieć o sponsorach. Mamy, proszę Państwa, dwóch sponsorów. Otóż sponsoruje nas firma Alcaprim, a uwiera firma Lubex. Proszę Państwa, co widać na załączonym obrazku. Jeszcze jedna rzecz. Szef firmy Alcaprim jest z naszych osiągnięć dumny. Sprzedaż mi się podniosła wyraźnie. Wyraźnie mi się podniosła, proszę Państwa. Nie ma tego. Proszę Państwa, a teraz jeżeli na widowni są Ewy, to będzie piosenka dla wszystkich Ew. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z Ew, tych najmilszych i na metę. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł, na tych odczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham w Ewie, nikt na świecie nie wie. Utrzymywała się na pierwszym miejscu listy przebojów. Proszę Państwa, do tej pory nikomu nie udało się jeszcze tego rekordu pobić. Jesień idzie przez park. Wszystkie piosenki Krzysztofa Klęczona są do posłuchania. Czy mamy ulubioną jakąś? Pewnie wszystkie w sumie, bo to każda jest swego rodzaju w innym stylu może i o czym innym opowiada. I w sumie to wszystko składa się na cały koncert. Z tym wszystkim to jest tak, że jest to epoka lat 60., gdzie pisało się piosenki w określonym stylu i trudno tu mówić o jakiejś ulubionej piosence. Po prostu cały ten sound, całe to brzmienie, jakie wówczas prezentowano, jest bliskie naszemu sercu i trudno rozgraniczyć to na poszczególne utwory. Raczej całość tej twórczości jest właśnie nam bardzo bliska i dlatego nie będziemy, ja może
Ja może na przykład przytoczę kilka takich, Wróćmy nad jeziora, bardzo piękna piosenka, prawda? Kiedyś dym zawołał cię, bardzo piękna piosenka. No, mówisz, że kochasz mnie tak jak nikt. No to jest właśnie przykład piosenki napisanej jeszcze w zespole Pięciolinie, nagrane później na pierwszą płytę Czerwony Gitar, także trudno tak jakoś jednoznacznie powiedzieć. Teraz poprosimy Adama o zaśpiewanie pewnej bardzo, bardzo starej piosenki, też wywodzącej się z okresu zespołu Pięciolinie. Chcę ci coś powiedzieć. Proszę Państwa, Adam Mędżarek. Rok 1969, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Zespół Czerwonej Gitary wygrywa ten festiwal, zdobywa główną nagrodę balladą Krzysztofa Klęczona i Janusza Kondratowicza zatytułowaną Ballada Biały Krzyż. Żegnał ich wieczorny rok, gdy ruszali w bój. Cichła wieś, szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól o nowy dzień. Jak byś sprzed lat ja wspomnieć szlak. Mam teraz taką szczególną, specjalną dedykację skierowaną do wójta gminy. Dla pana wójta, który szczególnie umiłował sobie mazurskie jeziora. Piosenka oczywiście o mazurskich jeziorach, a jeżeli o mazurskich jeziorach i Krzysztofa Klęczona, to wiadomo, że chodzi o piosenkę Wróćmy na jeziora. Gdzie ogniska gaz, zostań ze mną, no śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotne brzegi, zostań ze mną, gdzie las i woda. Białe, żadne
Przyjechałem dzisiaj z dwóch względów. Po pierwsze, bardzo lubię Inowłódz i często do niego wracam, ale również dlatego, że gwiazdą wieczoru będzie zespół Trzy Korony. Zespół, który założony został przez nieżyjącego już Krzysztofa Klęczona, dla średniego i starszego pokolenia chyba postać kultowa, która wiele znaczy i z ogromnym oczekiwaniem właśnie czekam na występ tego zespołu. Mam nadzieję, że takie przeboje jak 10 skali Beauforta, Barwy jesieni, czy Wróćmy nad jeziora i wiele, wiele innych rozbawi publiczność w Inowłodzu. Gramy przede wszystkim utwory Krzysztofa Klęczona, nie tylko z okresu Trzech Koron, ale jeszcze jego wcześniejsze utwory, nawet sięgamy do tych utworów, które były napisane w zespole Pięciolinie, bo jak wiadomo, z zespołu Pięciolinie powstał zespół Czerwonej Gitary, potem Krzysztof opuścił ten zespół, założył Trzy Korony. Gramy również piosenki, które były przez niego nienagrane, jako że będąc w Stanach Zjednoczonych również komponował, również pisał, ale niestety jego przedwczesna, tragiczna śmierć spowodowała, że nie zdążył tych piosenek nagrać. Jedną z tych piosenek mieszkańcy Inowłodza, których przy okazji serdecznie pozdrawiam, usłyszą. Także to taka mała ciekawostka właśnie. Proszę Państwa, otrzymaliśmy tę piosenkę od żony Krzysztofa Klęczona, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Arizonie, konkretnie w Phoenix. Często pojawia się w Warszawie. Proszę Państwa, piosenka nosi tytuł Tam, gdzie woda i las. Rękę daj, przytul się, powiedz mi, kocham cię, powiedz mi, kocham cię. Tam, gdzie stuje się kłę, złoty chłon się traf. Gdzie wspomnienia mych lat, mazowiecki wyszlak, gdzie kochałem cię tak. Thank you.
Do usłyszenia, proszę Państwa, do następnego razu. Dziękujemy.